W tym pięknym zimowym dniu, co prawda troszeczkę już topniejącym, zajmiemy się modyfikacją wzmacniacza Williamsona. Tak więc dzisiaj zajmiemy się nową wersją, daną, danymi projektowymi tej wersji, modyfikacjami, dodatkowymi uwagami pana Williamsona. Editor Wireless World napisał: Od czasu opublikowania w kwietniu i maju 1947 roku wydanie Wireless World, projektu wzmacniacza nadającego się do reprodukcji dźwięku o wysokiej jakości, korespondencja z czytelnikami ujawnia, że pełniejsze wyjaśnienie niektórych cech konstrukcji, w tym dodatkowo niektóre informacje o budowie, byłyby pożądane. Z korespondencji wynika również, że istnieje znaczne zapotrzebowanie na moduł przedwzmacniacza. Ma on umożliwić stosowanie wzmacniacza w połączeniu z przetwornikiem gramofonowym, mikrofonami o niskim poziomie sygnału wyjściowego. W niniejszym artykule proponujemy się zająć wzmacniaczem, a w następnych artykułach omówimy konstrukcję wyposażenia dodatkowego do utworzenia domowej instalacji odtwarzającej dźwięk. No i tutaj przerwę, bo w następnym razem nie zajmę się tymi przezmocniaczami Pana Williamsona, tylko modyfikacjami wprowadzonymi przez Hefflera i Keroesa. I dopiero potem będziemy omawiać te przezmocniacze. Zresztą plan odcinków omówiłem już w pierwszej części. Musiałem niestety wyłączyć światło. W tym pomieszczeniu mam światło świetlówkowe. Będziemy więc filmować przy oświetleniu naturalnym, a światło świetlówkowe powoduje migotanie obrazu, niestety. No cóż, no trzeba się pogodzić na warunki, jakie mam. Schemat ideowy. Podano ponownie wykaz elementów, i one są podane na samym końcu artykułu. Ja też Wam je pokażę wraz z oryginalnym schematem, ale to na samym końcu filmu. Różnią się one drobnymi szczegółami od poprzedniej edycji. W poprzednim obwodzie potencjometr R12 był umieszczony w tym miejscu. I to jest obwód stopnia sterującego lampami mocy, aby umożliwić zrównoważenie sygnału. Ze względu na zastosowanie zwykłych rezystorów katodowych bez bocznikowania w stopniu przeciwsobnym, czyli chodzi o ten stopień tutaj przeciwsobny i tutaj nie mamy rezystorów bocznikujących. Na, mamy wspólny rezystor w ogóle katodowy. Więc wróćmy do tego zdania. Ze względu na zastosowanie zwykłych rezystorów katodowych bez bocznikowania w stopniu przeciwsobnym, wzmacniacz jest w znacznym stopniu samobalansujący się do sygnału. I można zrezygnować z tej regulacji. Odpowiednio poprawione wartości i tolerancje są podane dla rezystorów R5. Są, tutaj mamy rezystor R5, R7, R11 i R13. Co zresztą mamy informację o tym tutaj w tym miejscu. Mamy tutaj dodany obwód do chwilowej kompensacji zniekształceń fazowych. Jest to R26 i C10 który wcześniej zalecał pan Williamson jako środek tymczasowy. Stało to dodane jako stała część obwodu w celu zwiększenia marginesu stabilności przy wysokich częstotliwościach. Omówimy to poniżej, gdy weźmiemy pod uwagę stabilność wzmacniacza. Ostatecznie zastąpiono pośrednio orzeżony prostownik. Tutaj nie mam na tym schemacie tego prostownika. Jest on w oryginalnej części. Tutaj. Tu nie rysowałem z tego względu, że dałem alternatywę Umieszczenia innego zasilacza, może być to półprzewodnikowy. W oryginale mamy wzmacniacz lampowy. I ten prostownik jest zamieniony tylko dlatego, żeby zapobiec szkodliwemu skokowi napięcia podczas włączania wzmacniacza. Żaden odpowiedni typ nie był dostępny, gdy owód był publikowany w poprzednim wydaniu, więc wybrano teraz, kiedy już. Lampa jest możliwa do wyboru. Wybrano tak, takie dwie lampy. Jak widzicie, problem zasilaczy był już znany za czasów pana Williamsona w roku 1947, czy 1949, bo ta wersja jest chyba z roku 49. Jak tutaj mamy datę. W tym narożniku widzimy też inne rodzaje lamp, które można zastosować. Ten wzmacniaczu. są to lampy od V1 do V4. V5, V6 to oczywiście KT66. Chociaż z tymi KT66 w odpowiedziach na pytania czytelników też pan Williamson podał alternatywę. I jak widzicie tutaj na tym zrzucie z treści ekranu, ja to później kiedyś też omówię, można użyć szklanej 6L6. 6G i metalowej 6L6, tyle, że trzeba ograniczyć prąd do 110 mA, no i ewentualnie można jeszcze 807 używać, ale to będzie omówione później. Odpowiedź amplitudowa i fazowo-częstotliwościowa. Na tym rysunku mamy krzywą transmisyjną i wzmocnienia pętli wzmacniacza przy częstotliwości między 1 Hz a 1 MHz. Chociaż tylko fragment między 10 Hz a 20 kHz nas interesuje, to uwzględniono tutaj krzywą poza zakresem akustycznym, ponieważ może to zainteresować tych, którzy mogą chcieć używać wzmacniacza do innych celów niż akustyczny. Krzywe te pokazują również, że wzmacniacz ze wstrzążeniem zwrotnym do uzyskania stabilności Musi być dokładnie kontrolowany przy częstotliwościach odległych od użytecznego zakresu. Dane konstrukcyjne ogólne. Rozmieszczenie elementów wzmacniacza nie jest krytyczne pod warunkiem przestrzegania kilku prostych zasad. W zadowalający sposób stosowano wiele różnych. Układów, rozwiązań dostosowanych do różnych okoliczności. Doskonałym planem jest zbudowanie zasilacza i wzmacniacza w osobnych obudowach. Daje to większą elastyczność w umieszczeniu takiego sprzętu w szafce. Należy przestrzegać następujących zasad. Rdzeń transformatora głośnikowego powinien być umieszczony prostopadle do rdzenia transformatora sieciowego. Ponadto ta prostopadłość powinna być także dla w stosunku do tego rodzenia dławika wygładzającego przewody transformatora wyjściowego, czyli tam głośnikowego, bo u nas się mówi głośnikowy, oraz przewody głośnikowe należy zachować w rozsądnej odległości od przewodów prowadzonych od gniazda wejściowego i ogólnie od przewodów sygnałowych, które powinny być ekanowane. Jak pokazuje krzywa odpowiedzi. Wzmacniacz ma znaczne wzmocnienie przy częstotliwościach radiowych. Przy niskich częstotliwościach, co prawda, ale już w zakresie radiowym. Należy tutaj uważać, żeby nie dopuścić do oscylacji. Przewody sygnałowe, zwłaszcza przewody doprowadzone do siatek sterujących lamp, powinny być jak najkrótsze. Oporniki antaparyzytowe, zawsze mam problem z wymówieniem tego słowa, ale wiadomo o co chodzi. No to dobra, to co to jest te oporniki? To są ten opornik i ten opornik. One są związane ze stopniem wyjściowym i muszą być zamontowane na wyprowadzeniach podstawek lamp. lamp to po prostu, jak mamy lampę i oczko, to do samego oczka montujemy rezystor. Tu jest antyzakłóceniowy, mu się antypa, antyparazytowy nazywa. Montujmy je na podstawkach, a nie w grupach, na panelach, na płytkach czy na listwach montażowych. Po czwarte, szyna masowa utworzona z kawałka cynowanego drutu miedzianego o przekroju 2 mm powinna być podłączona do obudowy przy gniazdach wejściowych. I okrążać cały wzmacniacz. Nie zaleca się używania obudowy jako masy. Kondensatory elektrolityczne i papierowe należy trzymać z dala od źródeł ciepła. Wiemy, że te lampy KT66 bardzo się nagrzewają. I tak samo lampy prostownikowe te tutaj też mocno się nagrzewają. No i to samo tyczy się tego wzmacniacza z Zintegrowanego, czyli wszystkie przewody staramy się tak układać, żeby nie miały na siebie wpływu. Od tych lamp daleko umieszczamy kondensatory. No i tu widzicie lampę prostowniczą, także to rozplanowanie, to jest wersja monofoniczna, co prawda, ale to rozplanowanie jest tutaj, można uznać je za wzór. Regulacja wstępna. Przed rozpoczęciem użytkowania wzmacniacza należy wykonać kilka regulacji. Dotyczą one wyrównania prądów spoczynkowych lamp stopnia wyjściowego oraz, tutaj w poprzednim schemacie, ustawienia symetrii na tych lampach, na lampach wejściowych tych sterujących stopniem mocy. Dokładne zrównoważenie prądów spoczynkowych w stopniu wyjściowym ma zasadnicze znaczenie, ponieważ charakterystyka transformatora głośnikowego w zakresie niskiej częstotliwości pogarsza się szybko wraz z magnesowaniem prądem stałym. Im niższe częstotliwości, tym prąd bardziej przypominający prąd stały. Procedura, którą należy przyjąć dla zrównoważenia statycznego i sygnału jest następująca. Nastawy statyczne Podłączyć odpowiedni miliamperomierz na przewodzie środkowego odczepu obwodu pierwotnego transformatora wyjściowego. Tutaj. Ustawić prąd całkowity na 125 miliamperów za pomocą rezystora R21. Teraz powinniśmy podłączyć woltomierz z ruchomą cewką na zakresie około 10 V i na całym obwodzie pierwotnym transformatora, to, jest, to są zaciski skrajne tego transformatora, czyli od anody do anody, Mamy wyregulować R17 ten rezystor, aż odczyt będzie zerowy. Chodzi o ustawienie różnicy potencjału między tym punktem a tym punktem. Można zauważyć przypadkowe wahania tego miernika. Są one spowodowane fluktacjami zasilania i lamp. I to należy ignorować. Jak wam miernik drgnie od czasu do czasu, to w tym momencie się nie przejmujecie. Między tym zaciskiem a tym zaciskiem musi być 0V. A teraz ustawienie symetrii sygnału. To jest bardziej skomplikowane. Należy podłączyć uzwojenie o niskiej impedancji małego transformatora wyjściowego na przewodzie do środkowego zaczepu transformatora wy... naszego. Naszego transformatora wyjściowego. Podłączyć detektor. Mogą, być, może, mogą to być słuchawki jakieś. Może być to oscylograf katodowy, czyli oscyloskop. Jeżeli mamy taki właśnie dostępny, do drugiego uzwojenia, uziemiając jedną stronę dla bezpieczeństwa. Chodzi do drugiego uziemienia, już Wam mówię o co chodzi. Robimy sobie po prostu taki układ. To jest ten nasz transformator głośnikowy. Tu mamy anodę, odczep, anodę, czyli inny transformator głośnikowy wrzucamy tutaj. I do wtórnego łączymy oscyloskop tego dodatkowego transformatora. Oczywiście nie wolno zapomnieć o bardzo ważnym rzeczy o uziemieniu jednej końcówki tego transformatora dodatkowego. Końcówki oczywiście wtórnej. Podłączamy sztuczne obciążenie i rezystor w miejscu głośnika, czyli tutaj następnie wysterwujemy wzmacniacz, tak żeby tutaj uzyskać. Połowę mocy i sygnał, którym sterujemy, z jeszcze jest 400 Hz. I R12 ustawiamy na minimalną moc w tym improwizowanym detektorze, czyli w tym tutaj. Tu musimy wtedy mieć minimalną moc. Dosyć proste. Wydaje się skomplikowane na pierwsze ucho, ale. Myślę, że jest to dosyć jasne. Teraz sprawa transformatora głośnikowego. Jak wspomniano wcześniej, ten transformator jak najbardziej jest elementem, który można nazwać krytycznym. Jego satysfakcjonująca wydajność nie zostanie uzyskana w przypadku elementu znacznie różniącego się od specyfikacji. Przypominam specyfikację podawałem w poprzednim filmie. Efektem zmniejszenia pierwotnej indukcyjności będzie niestabilność przy niskich częstotliwościach, które można naprawić jedynie przez zmianę stałych czasowych innych obwodów sprzęgających lub przez zmniejszenie głębokości sprzężenia zwrotnego. Przy wysokich częstotliwościach sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ jest więcej zmiennych. Indukcyjność rozproszona, pojemność własna uzwojeń, pojemność między uzwojeniami, rozkład tych parametrów decydują o przetwarzaniu elementu przy wysokich częstotliwościach i są możliwe duże wahania. W podanym transformatorze wyjściowym albo głośnikowym, mówiąc po naszemu, jedynym parametrem, który to, to Prawdopodobnie będzie się znacznie zmieniać jest indukcyjność uzwojenia pierwotnego przy niskich poziomach sygnału. Ze względu na użycie materiału rdzenia o niskiej przenikalności początkowej lub niestarannego montażu rdzenia. Charakterystyki wysokich częstotliwości nie są w znacznym stopniu zależne od materiału rdzenia, zależą one tylko od geometrii, konstrukcji do pewnego stopnia, od właściwości dielektrycznych zastosowanych materiałów izolacyjnych a zatem są powtarzalne i z dużą dokładnością Ta, Te materiały izolacyjne chodzi o blachy krzemowe one są lakierowane z jednej strony lub przekładane bibułkami Jak Wam mówiłem ten transformator poprzednio odcinka mówiłem ten transformator to jest transformator który ma dwie cewki na wspólnym karkasie ma pięć uzwojeń na jednej cewce dla Pierwotnego, 5 uzwojeń na, jednej, na drugiej cewce dla pierwotnego, czyli mamy pie, 10 pierwotnych uzwojeń, które trzeba odpowiednio połączyć e, i mamy 4 uzwojenia na jednej cewce dla wtornego i 4 uzwojenia na drugiej cewce dla wtornego, stąd tyle możliwości połączeniowych. Często wyrażane są komentarze dotyczące rozmiaru transformatora wyjściowego. To prawda, że jest znacznie większy niż transformatory, które zwykle montuje się w 15-watowych wzmacniaczach. Fakt, że szczytowa gęstość strumienia wynosząca 7250 gaussów dla maksymalnej mocy wyjściowej przy 20 Hz znajduje się na górnej granicy bezpieczeństwa dla tak małych zniekształceń, które wzmacniacz produkuje, jest wystarczającym komentarzem do zastosowanych praktyk. Pojawiło się pewne zamieszanie dotyczące sposobu połączeń uzwojeń wtórnych transformatora w celu dopasowania do obciążeń o różnych impedancjach przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich sekcji wtórnych mamy to na rysunku. Prawidłowa impedancja uzwojenia pierwotnego wynosi 10 000 ohmów, a ponieważ przekładnia w oryginalnej konstrukcji wynosi 76 do 1. Impedancja każdej sekcji wtórnej wynosi 10 000 przez 76 kwadrat lub 1,7 OMA, Gdy sekcje wtórne są połączone równolegle, na przykład tutaj mamy połączenie równolegle, przekładnia transformatora, a ten sam stosunek impedancji pozostaje niezmieniony. Jeśli teraz dwie sekcje wtórne lub zestawy sekcji równolegle połączonych są łączone szeregowo, to przekładnia transformatora zmniejsza się o połowę, a impedancja wtórna, proporcjonalna do kwadratu przekładni transformatora, wynosi 1,7 razy 22, a to jest 6,8 ohm. Podobnie, jeśli trzy sekcje są połączone szeregowo, impedancja wyniesie 1,7 x 32, to jest 15,3 ohm. Zatem dostępne impedancje wtórne przy zachowaniu Impedancji obciążenia w uzwojeniu pierwotnym 10 000 Ohmów to 1,7, 6,8 i Połączenia umożliwiające uzyskanie tych wartości, przedstawiono właśnie w tabeli, którą oglądacie. W sytuacji awaryjnej, aby dopasować obciążenie o innych impenacjach do wzmacniacza, dopuszczalne jest zmniejszenie impenacji uzwojenia pierwotnego do 6 000 Ohmów. Daje to kolejną serię impedancji wtórnych, mianowicie 1, 4,9, 16, 25, 36, 39 i 64 ohmy. W tych warunkach moc wyjściowa zostanie nieznacznie zwiększona, a zniekształcenia podwojone. Wartość rezystora w sprzężeniu zwrotnym R25 musi pozostać niezmieniona, ponieważ przekładnia transformatora pozostaje niezmieniona. Wartość R25 podano. Poprzedniej tabeli. Tu macie liczbę grup uzwojenia wtórnego w szeregu. Tutaj macie połączenie dla tej grupy, impedancję wtórną, minimalną dopuszczalną impedancję wtórną, rezystor sprzężenia zwrotnego, jaką musi mieć wartość, jaką tu macie przekładnie dla takiego połączenia oraz ten alternatywny transformator głośnikowy. Tutaj jego połączenie. Dane dotyczące uzwojenia transformatora głośnikowego w celu dopasowania obciążeń w zakresie 3,5-oma są podane w załączniku, a połączenia i inne dane są zawarte w dolnej części tej tabeli, którą oglądacie. Dwie zewnętrzne warstwy uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego powinny być zwykle połączone ze sobą w celu utworzenia środkowego odczepu, a wewnętrzne sekcje transformatora są doprowadzone do anot lamp. Daje to minimalne pole elektryczne na zewnątrz transformatora. I już tłumaczę o co chodzi. Najłatwiej to jest zilustrować na takim przykładzie. Oczywiście połączenie można zmieniać. Dwie zewnętrzne sekcje łączymy do napięcia B+, natomiast wewnętrzne do anot. Oczywiście te uzwojenia można łączyć naprzemiennie. Musimy tylko pamiętać o kierunku nawijania żeby zmniejszyć jeszcze zjawisko rozproszenia indukcji. Oczywiście uzwojenia wtórne możemy łączyć już według tej tabelki. Tutaj mieliśmy, na tym rysunku akurat wyraźnie widać, skąd się bierze tyle zacisków dla uzwojeń wtórnych. Mamy tych uzwojeń wtórnych kilkanaście i każda ma 1,7 Ohm. Teraz zajmiemy się teodią stabilności z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Wiele napisano o stabilności wzmacniaczy w warunkach ujemnego sprzężenia zwrotnego, a kryteria stabilności są obecnie powszechnie znane. Artykuł Katchot-Ray w numerze z maja 1949 roku przedstawia sprawę bardzo klarownie. Jeśli wzmocnienie pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego jest większe od jedności w dowolnym punkcie, w którym przesunięcie fazowe wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym osiąga 180 stopni, to mogą wystąpić we wzmacniaczu szkodliwe oscylacje, a jest to transmisja wzmacniacza i pętli sprzężenia zwrotnego. Oznacza to także możliwość wystąpienia niestabilności nawet przy braku ciągłych oscylacji, jeśli te warunki wystąpią chwilowo na krytycznym poziomie sygnału. Ten ostatni stan jest szczególnie prawdopodobny w źle zaprojektowanych wzmacniaczach z elementami z rdzeniem żelaznym. Gdzie indukcyjność, a tym samym stała czasowa kontrolująca charakterystykę fazy i amplitudy jednego lub większej liczby stopni, może wzrosnąć nawet pięciokrotnie między zerowym a maksymalnym poziomem sygnału. Jeśli ta zmienna stała czasowa jest krótsza niż w sztywnych obwodach sprzężenia, to są sztywne obwody sprzężenia. Wzrost jej wartości z powodu wysokiego poziomu sygnału może być wystarczający do utraty stabilności całego układu. Aby uniknąć tego warunku, stałe czasowe muszą być znacznie dłuższe niż w przypadku zmiennego stopnia. Ten stan prowadziłby do niepożądania dużych sprzężeń międzystopniowych w przypadku wymogu dobrej odpowiedzi niskiej częstotliwości. W celu zapewnienia stabilności, można alternatywnie wybrać zmienną stałą czasową w odniesieniu do ustalonych stałych czasowych, tak aby jej minimalna wartość była dostatecznie wyższa niż ustalone wartości. Zwiększenie tej wartości służy wówczas jedynie zwiększeniu marginesu stabilności i ta metoda jest zastosowana w omawianym wzmacniaczu. Aby zapewnić szeroki margines stabilności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego wzmocnienia pętli niezbędnego. Do zmniejszenia wpływu zniekształceń transformatora przy częstotliwościach rzędu 10 do 20 Hz potrzebny był transformator o bardzo dużej początkowej indukcyjności pierwotnej. Byłoby to z pewnością kosztowne, więc, między tymi trzema czynnikami należy znaleźć kompromis. Z tego powodu, margines stabilności należy utrzymać na najniższym możliwym do zrealizowania poziomie. Kiedy wzmacniacz odtwarza sygnał, rozrzut tolerancji komponentów będzie zwykle taki, że zmiany charakterystyki spowodowane odejściem od nominalnej wartości jednego komponentu zostaną zrównoważone przez przeciwne zmiany wywołane odejściem od nominalnej wartości w innym komponencie, a wzmacniacz jako całość prawdopodobnie będzie miał charakterystyki zbliżone do uśrednionych. Poszczególne wzmacniacze mogą jednak mieć inną charakterystykę znacznie różniącą się od średniej z powodu rosnącej lub malejącej tendencji zmian wywołanych odchyłkami wartości podzespołów z różnych partii produkcyjnych. Jeśli trend jest w takim kierunku, że wzmocnienie pętli jest zmniejszone, nie spowoduje to niestabilności, a jedynym efektem będzie niewielkie pogorszenie wydajności. Jeśli z drugiej strony Wzmocnienie pętli zostanie zwiększone o wartość większą niż margines stabilności, wystąpią oscylacje. Należy podkreślić, że będzie się to zdarzało bardzo rzadko, a kiedy to nastąpi, rozwiązaniem jest oczywiście zmniejszenie wzmocnienia pętli do jej prawidłowej wartości. Aby pomóc nielicznym nieszczęśliwym, którzy doświadczają niestabilności, zaleca się następującą procedurę. Jeśli oscylacje wystąpią przy niskiej częstotliwości około 2-3 Hz, pierwszym krokiem powinno być odłączenie rezystora sprzężenia zwrotnego R25. Jeśli oscylacje nie ustąpią, należy sprawdzić obwody od i wymienić wadliwe elementy. I tutaj też mamy sprzęgające, i tu mamy odsprzęgające. Wzmacniacz należy również zbadać, aby upewnić się, że działa prawidłowo symetrycznie w układzie przeciwsobnym. Czyli tu mamy balans, albo tu czy mamy balans. Indukcyjność uzwojenia pierwotnego. Zakładając, że wzmacniacz jest stabilny lub został wyregulowany stabilnie z odłączonym sprzężeniem zwrotnym. Następnym krokiem powinno być sprawdzenie charakterystyki fazy i amplitudy przy niskich częstotliwościach. Bezpośrednie pomiary tych charakterystyk nie są wykonywalne bez specjalnego sprzętu, ale jak pokazano na rysunku 2, na jest to ten rysunek. Interesujący nas obszar leży poniżej 10 Hz, dlatego konieczne jest osiągnięcie Pożądanego rezultatu w sposób pośredni, a mianowicie przez pomiar parametrów składowych, które określają charakterystyki. Parametrem, który najprawdopodobniej wykaże duże odchylenie od specyfikacji, jest początkowa indukcyjność uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego. Ponieważ jakość materiału rdzenia nie można w łatwy sposób kontrolować i regulować. A nieostrożny montaż rdzenia może spowodować różne różnice w jego przenikalności. Początkową indukcyjność uzwojenia pierwotnego należy sprawdzić, podłączając uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego do uzwojenia żarzenia prostownika 5V. To możemy uzyskać z transformatora sieciowego. I mierzymy w tym uzwojeniu prąd. Zaciski wtórne transformatora głośnikowego muszą być rozwarte. Wartość odczytanego prądu z przyrządu, na przykład Avometer Model 7 na zakresie 10 mA, powinna wynosić mniej niż 150 mA. Jeśli prąd przekracza 200 mA, transformator należy zastąpić. Jeśli transformator wyjściowy jest zadowalający, należy sprawdzić wartości pozostałych elementów, zwracając szczególną uwagę na elementy sprzęgające. Elementy sprzęgające we wzmacniaczu to na przykład te dwa kondensatory albo te dwa kondensatory. Tutaj mamy też w tym obwodzie do masy wyznaczoną pewną stałą czasową. Od tego miejsca aż do tego miejsca. Podobnie tutaj. To nam no, wyznacza pewną stałą czasową. I w związku z tym jest dalszy tekst. Jeśli stałe czasowe tych elementów, ich iloczyn RC będą wyższe od wartości nominalnych o więcej niż 20%, to rezystory należy wymienić na takie, aby można było osiągnąć odpowiednią wartość. Problem prawdopodobnie ujawni się do tego czasu, jeśli po ponownym podłączeniu rezystora R25 od sprzężenia zwrotnego oscylacja jest nadal obecna. To jest bardzo prawdopodobne, że jest to spowodowane użyciem lamp o wyższym wzmocnieniu niż średnia i uzasadnione jest zwiększenie wartości R25 w celu zmniejszenia wzmocnienia pętli. Jeśli dostępne są przyrządy, wzmocnienie pętli można zmierzyć odłączając R25 od katody V1. Tu mamy odłączenie tego punktu. I ponownie podłączając ją przez rezystor 470 ohmów plus minus 10% do masy. Wzmocnienie napięcia mierzone od siatki wejściowej do miejsca połączenia L25 rezystora 470 ohmów powinno wynosić 10 przy częstotliwości od 30 Hz do 10 kHz. Należy uważać, aby nie przeciążyć wzmacniacza podczas wykonywania tego pomiaru. Dostosowanie wzmocnienia pętli do jej prawidłowej wartości przy średnich częstotliwościach powinno zapewnić stabilność wzmacniacza przy wysokich częstotliwościach. Jest mało prawdopodobne, aby charakterystyka fazowa przy wysokich częstotliwościach poszczególnych wzmacniaczy odbiegała od nominalnej. Chyba, że układ jest bardzo słaby, albo transformator nie spełnia specyfikacji. Mówimy sobie teraz capacitive load, czyli obciążenie pojemnościowe. Wzmacniacz jest absolutnie stabilny przy wysokich częstotliwościach z obciążeniem rezystancyjnym lub indukcyjnym, ale mogą wystąpić oscylacje, gdy impedancja obciążenia jest pojemnościowa przy bardzo wysokich częstotliwościach. Na przykład, gdy do podłączenia wzmacniacza i głośnika używany jest długi przewód. Pamiętajmy, że to jest rok 1947 i wtedy raczej nie stosowano głośników wysokotonowych, tylko głośniki szerokopasmowe. Stąd impedancja pojemnościowa w zakresie wysokotonowym raczej nie występowała. Aby uniknąć takiej możliwości i zapewnić zwiększony mar margines stabilności, do obwodu włączono gałąź przesunięcia fazowego składającą się z rezystora R26 i kondensatora C10. W połączeniu z rezystancją wyjściową lampy V1. Ma to wpływ na zmniejszenie wzmocnienia pętli przy częstotliwościach od 20 kHz w górę bez wpływu na przesunięcie fazowe w obszarze krytycznym. Zalecaliśmy jako środek stabilizujący ten wzmacniacz użycia gałęzi przesunięcia fazowego składającego się z kondensatora bocznikującego rezystora. R25, czyli tu, pyk, dołączamy kondensator. Elementem takiej modyfikacji jest zwiększenie wzmocnienia pętli przy wysokich częstotliwościach przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnienia fazowego. Czasami można w ten sposób odsunąć krzywą fazową od punktu 180 stopni, gdy wzmocnienie pętli przechodzi przez jedność, zwiększając w ten sposób margines stabilności. Podłączenie kondensatora do R25 jednakże nie ustabilizuje tego wzmacniacza. Jeśli został skonstruowany zgodnie ze specyfikacją, chociaż może przynieść poprawę, jeśli oscylacje są spowodowane pewnym dużym ostępstwem od specyfikacji, jakim jest użycie transformatora głośnikowego zupełnie inną charakterystyką wysokiej częstotliwości. Autor nie ma na ten temat żadnych informacji. Czytelnicy zaproponowali również użycie oddzielnych impedancji polaryzujących RC dla lamp wyjściowych. Autor nie popiera tej procedury, ponieważ jej stosowanie ma wiele wad i nie ma żadnych funkcji rekompensujących. Jeśli stała czasowa gałęzi polaryzacji jest dostatecznie długa, aby zapewnić nienaruszone działanie wzmacniacza przy niskich częstotliwościach, przesunięcie fazowe gałęzi polaryzacji będzie miało swoje maksimum na lub w pobliżu niższej częstotliwości krytycznej i może wywoływać oscylacje. Ciągle mówimy o tych gałęziach tutaj. Z drugiej strony, jeśli jest on wystarczająco krótki, aby tego uniknąć, zdolność wzmacniacza do obsługi niskich częstotliwości będzie osłabiona. Użycie oddzielnych impedancji polaryzujących niszczy własności samobolasujące się wzmacniacza, a jeśli w stopniu wyjściowym stosowane są dwie niesparowane lampy, prawdopodobne jest pływanie ze względu na obecność sygnału w linii HT, czyli tu na zasilaniu. Chodzi pewnie o dodanie kondensatora, który nam zwierać nam ten obwód ma do masy dla przebiegów zmiennych. Na działanie transformatora wyjściowego może mieć poważny wpływ niesparowany prąd spowodowany lampami, których prądy anodowe mieszczą się w granicach tolerancji producenta. Więc bardzo dobrze byłoby sparować sobie obie lampy. Wreszcie istnieje niewielkie uzasadnienie tej zmiany ze względów ekonomicznych, ponieważ koszty są w przybliżeniu podobne. Rzeczywiście, jeśli weźmie się pod uwagę kwestię wymiany z powodu awarii, wspólny układ polaryzacji lamp wyjściowych wykazuje zdecydowane oszczędności. Jeżeli padnie nam jedna lampa, to w tym momencie zniszczy nam rezystor katodowy i pociągnie za sobą uszkodzenie drugiej lampy. Te wszystkie szczegóły, które tutaj Pan Williamson napisał, ja omawiałem w filmach o lampach, o polaryzacji lamp i tak dalej, o turnikach. chyba było też tam mowa o tym, o stopniu wyjściowym, polaryzacji siatek sterujących. W każdym razie jest tu pewne niebezpieczeństwo uszkodzenia wzmacniacza, w przypadku uszkodzenia jednej lampy ze względu na wspólny rezystor katodowy. Ale pan Williamson twierdzi, że rozbudowanie tego układu nie pociąga za sobą wymiernych korzyści. Można to zrobić dając osobne obwody katodowe i balansując je wtedy dla uzyskania tego 0 V między tym a tym punktem. Należy mieć nadzieję, że te uwagi o stabilności nie odstraszą tych, którzy już posiadają tego typu wzmacniacze albo rozważają ich zakup. Ich celem jest pomoc w sporadycznych przypadkach górnej granicy, w których doświadczona jest niestabilność. Niemniej mają na celu wywołanie wrażenia w czytelniku, że wzmacniacze z ujemnym sprzężeniem zwrotnym są zaprojektowane jako integralna jednostka. I że wszelkie modyfikacje, niezależnie od tego, jak nieznaczne mogą być, mogą powodować wpływanie na wydajność lub stabilność takiego wzmacniacza. Takich modyfikacji powinni podejmować się tylko ci, którzy są przekonani, że wiedzą, co robią i mają dostęp do sprzętu pomiarowego do weryfikacji wyników. Teraz omówimy sobie. Ten dodatek z transformatorem wyjściowym z 3,6-omowym uzwojeniem wtórnym. W odpowiedziach od doczytelników, tutaj mamy informację o tym, że oryginalny transformator jest zrobiony na rdzeniu TU. Dzisiaj nie spotyka się takich transformatorów, ze względu na to, że tego typu transformatory bardzo mocno marnowały żelazo na rdzeni. Czym zastąpić oryginalne blachy? Które są tutaj przedstawione to jest UT. Mówiłem w poprzednim filmie o transformatorze. Trzeba po prostu odpowiednio wybrać kształtkę i dopasować ją do tej UT28A. Jaka jest UT28A? Już wam mówiłem. Hmm. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to zapraszam. Rdzeń trzeba ustawić w stos. Stos to jest wysokość tego rdzenia na 4,45 cm i jest to oryginał z blach UT28 Super Silkor. To są blachy krzemowe. Uzwojenie natomiast składa się z dwóch identycznych przeplecionych cewek, przeplecionych czyli jedna, jedno uzwojenie tu, drugie tu, trzecie tu, czwarte tu i tak. Tak ono jest po prostu sobie poukładane. Każda cewka ma szerokość 3,81 cm. Forma rdzenia jest taka. Wymiary wewnętrzne 1,25 cala na 1,75 cala. I tam macie też napisane, jakie to są wymiary, jeżeli chodzi o centymetry. Tutaj. Tutaj macie oryginalny tekst z wymiarami, i tak uzwojenie na każdym karkasie. Nawijane jest pięć głównych sekcji. A to chodzi o to, że mamy pierwotne, wtórne, pierwotne, wtórne i tak dalej. I to na każdym z tych karkasów. I tak pierwotne składa się z 5 warstw, 88 zwojów na warstwę. Emaliowanego drutu SWG-30, jest to drut o przekroju 315 tysięcznych milimetra. I one są przekładane papierem, tak jak tutaj widzicie. Każde uzwojenie jest nawijane na osobnym papierku. I papier ma grubość 2 mil, czyli to jest 500 milimetra. I uzwojenie pierwotne jest naprzemiennie z wtórnym nawijane, czyli mamy pierwotne, wtórne, pierwotne. I pierwotne, już mówiliśmy, a wtórne składa się z 84 zwoje. Czyli mamy dwie warstwy. W każdej warstwie mamy 42 zwoje. I uzwojenie jest emaliowanym drutem SWG22. To jest średnica 711 tysięcznych mm. I te uzwojenie, każde, musi mieć przekładkę z papieru. Teraz każda sekcja izolowana jest od sąsiedni trzema warstwami. To jest ten gruby tutaj krecha. To są właśnie tym taśmą Empire. Zobaczmy sobie to może o tak. Mamy izolację taśmy Empire. Uzwojenie. Znowu izolację z taśmy Empire. I ta przekładka ma grubość 5 mil. To jest 13 setnych mm. Wszystkie połączenia są wyprowadzone po jednej stronie uzwojenia, a sekcje pierwotne mogą być połączone szeregowo podczas nawijania. Czyli po prostu nawijamy, pyk, na, tu przymocowujemy sobie drucik ze szpulki, którą nawijamy, żeby kręcił nam się razem z nawijarką. Potem nawijamy sobie wtórne i przekładamy i ten drucik znowu nawijamy jako uzwojenie pierwotne. To jest trudne do zrobienia, ale możliwe. Wtedy, kiedy nawiniemy uzwojenie pierwotne jednym ciągiem, to wtedy poza karkas wyprowadzamy dwa wyprowadzenia na cewkę, żeby połączyć je na środku. Jeden, drugie połączenie, pierwsze i drugie połączenie. Tak więc uzwojenia są na dzielonym karkasie z odwróconą jedną cewką i przekładkami z izolacji. Tutaj mieliśmy reklamę w tym artykule do wzmacniacza Williamsona. Jak widzicie, może Wam to się przydać. Może ktoś znajdzie oryginalny ten transformator. A jak nie, no to generalnie trzeba się skierować wskazówkami, jak to nawinąć. Nie jest to trudne. Wymaga cierpliwości, bo trzeba nawinąć równo zwój przyzwoju. Można też używać nie wiem, silników elektrycznych, na przykład nie wiem, od od samochodu, zrobić sobie taką nawijareczkę. i generalnie to by było wszystko. Dalej mamy układ regulacji barwy dźwięku i korekcji do gramofonu. Ten artykuł skończył się w tym miejscu, jeżeli chodzi o drugą poprawioną wersję tego wzmacniacza. Widzicie teraz oryginalny wzmacniacz Williamsona oraz wykaz elementów do tego wzmacniacza. To jest wersja poprawiona. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście pobrali sobie to z sieci. I zaraz Wam pokażę, gdzie to znaleźć. Tutaj macie teraz adresik. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pierwszym wzmacniaczem hi fi który rzeczywiście gra bardzo dobrze, według opinii użytkowników, ja go nie słyszałem, to zachęcam do zrobienia tego wzmacniacza. Oczywiście z pewnymi modyfikacjami dzisiaj, no, prostownik można inne zrobić. Można też użyć innych lamp tutaj. One są dostępne, jeszcze są dostępne, ale na przykład nasz sklep popularny robi sprzedaż tych lamp tylko na zamówienie. Ale zostawmy już w spokoju kwestię wykonywania tego wzmacniacza. Ja go Wam przedstawiłem z tego względu, że no nie da się pominąć w lampowych historiach pierwszego wzmacniacza hi w układzie przeciwsobny. Następnym razem może omówimy patent Haflera i Keresa. Będzie to dobry wstęp do modyfikacji tych panów poczynionych na wzmacniaczu Williamsona. Będzie też... Riposta od pana Williamsona. Wiecie, to w tamtych czasach, to są lata 50, była taka właśnie walka o wpływy z patentów. Dlatego ten, kto opublikował lepszy patent, ten miał większe pieniądze. I bez skrupułów miażdżyło się przeciwnika. Dlatego też może być to ciekawe. Ja sam o wzmacniaczach ultraliniowych zrobiłem odcinek chyba już w zeszłym roku. Ale mówiłem tylko o podstawach tego, tego układu, jaki odczep ultraliniowy zastosować i jaki ma to wpływ na pracę wzmacniacza. A zobaczmy, jakie były założenia panów, konstruktorów, wynalazców tego, tego systemu. Także myślę, że następny odcinek może być interesujący. To by było na tyle. Dzisiaj na zakończenie nie pokażę wam żadnej wyjazdowej roboty. Wiecie, czasami zdarza się, że elektronik musi wziąć torbę, pojechać do klienta, coś zrobić tam u niego na miejscu, bo transportować taki wzmacniacz jak ten JD, do mnie, do warsztatu po to tylko, żeby przełożyć zworki wydaje się bezsensowne. Przy okazji wypiliśmy kawę, Posłuchaliśmy muzyki. Ja zatachałem swojego NADM5, którego chcę sprzedać. On uruchomił swój. Mieliśmy okazję porównać to na tym JD-sie, na tych lampkach KT88 i kolumnach Focala. Przyjemnie się słuchało przyjemnie się spędziło czas. Takim nawiązaniem do poprzedniego odcinka. I jego końcówki, kończę ten odcinek, zobaczymy co nam przyniesie przyszłość. Miejmy nadzieję, że następny odcinek będzie ciekawszy od tego. Trzymajcie się!